tu. Jest 1 stycznia, więc witam was w nowym roku 2022. I jestem na 85 i 150. W związku z tym będą dzisiaj pierwsze testy 150. Więc oczywiście nie mogło zabraknąć. Subik, strzel, wiesz co jak, social media, wpadaj, warto, no i co, leci wytestować. A już się robi dosyć ciemno, więc będzie wracanie o lampkach. Czyli nie dość, że pierwsze testy 150, to jeszcze w dodatku fajna przygoda. Nie umie skakać, tata. Tata jak na razie jest zakochany w tym motocyklu, bo już jeździł, a ja jeszcze nie i muszę mu go odebrać. I muszę mu go jakoś odebrać, bo też mi się wydaje, że zbyt prędko mi go nie odda. Jak już mówiłem, ojciec mi 150 nie chce dać, więc... No bo jest ale, fajna zabawka. Ale w końcu się przemógł i teraz ja se pojeżdżę. Nie będę żadnych teraz sztuczek robił oczywiście, bo muszę się zapoznać z tym motocyklem, poznać go, jak on chodzi i w ogóle, ale... No przede wszystkim waga inna, wysokość inna, tu jest wszystko inne i dużo, dużo cięższy, więc... No. Dokładnie, ostrożnie. Ostrożnie. A ja pojeżdżę twoim. Dobra, dawaj. O kurde, ale to jest fajne sprzęgło. O, ale fajny. Ale totalnie inaczej pracuje niż jakiś 8-5. Ale fajnie. Ale skrętny jest taki sliki-piki jakby. Jeśli wiecie o co chodzi. O, ojciec wsiada na 8-5. Dajesz! Dajesz, Malina! Dajesz, Malina, grzej go! O, jedziemy! Czyjeś pole, czyjeś pieniądze, to tak jakbyśmy komuś coś zniszczyli, więc... O kurde, ale mi sypnął. Nie ulecimy przez pole, przez las. Policja niech dogoni nas. Jest ślisko jak diabli, to jest taka glina, że normalnie wystarczy lekko dodać gazu i zaraz wylewa. I dotarliśmy. Rękę, pięknie. Piękna żwirownia, kurde, z jakimś opornikiem. Ja
czekamy, nie uciekamy. Zobaczymy, co się wydarzy. Podjedziecie tu? Nie, co ty? Za grubo? Dwuja i gazu. No dalej wjedziecie coś? Nie, to mam 13, więc nie będę ryzykować. A, okej. Okay. Dobra. Innym razem. Ja już myślałem, że będziemy mieli na YouTube dobry materiał. No i może będzie jakieś małe dachowanko. Dobra, narka. Pomyślności w nowym roku. O, za mało gazu na dole. Się boję, zrobiło się ciemno. Spokojnie, mam pewien gadżet. Tak, wuja Seba dał gadżecik, bardzo przydatny. Będzie ci się trochę lepiej jechało. Ja lampkę mam, a ty nie masz. Czyli ty masz wbudowaną w motocykl, a ja będę miał wbudowaną w kask. Dobra. Ło, ale dalej. O Jezu, sorry. To będzie wesoło. To już się zrobiło ciemno, też się zaczęło padać. Ale juniorowi to nie będzie przeszkadzało. Myślę, że będzie się świetnie bawił. Dlatego ma latarkę, więc jest przygoda. Lepiej niech szlifuje jazdę na 85, a 150 sobie na niego poczeka w moich rękach. Wróciliśmy do chaty, trochę zmoczeni, ale zabawa była zacna. I teraz zobaczcie ten patent z latarką. Mamy latarkę, do niej przyczepiony uchwyt od GoPro i to wsadzamy sobie też na nalepkę od GoPro. I patrzcie to. Klik i mamy lampkę i można jeździć w nocy. Pyk. I normalnie ta lampka wali, że szok. Normalnie jak przykładam do lampki rękę, to aż mi się ciepło robi na niej. Ale flashbang. No i co? Do zobaczyska. Na razie.